Cześć, z tej strony Wosińska Trenuje i witam Cię na kolejnym wspólnym treningu w ramach serii Pole Dance Step by Step, czyli rurowych tutoriali, gdzie totalnie krok po kroku wprowadzam Cię do mojego wywróconego do góry nogami świata. Dzisiaj, przychylając się do prośby, jaka pojawiła się w komentarzu, zrobimy sobie wachlarz z rurki i dodatkowo połączymy go z siedzeniem. Co będziemy dzisiaj robić, zapytasz? Pozwól, że najpierw Ci pokażę, a później oczywiście krok po kroku przejdziemy sobie przez wszystkie techniczne niuanse i szczegóły tego właśnie połączenia. Zacznijmy od tego, że mam nadzieję, że Twój wachlarz i podstawowe siedzenie wychodzi zarówno na prawą, jak i na lewą stronę i zostało już przetrenowane z moimi tutorialami. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, koniecznie zajrzyj do wcześniejszych filmików w ramach serii Pole Dance Step by Step. Tam z pewnością znajdziesz i odcinek poświęcony wachlarzowi, i odcinek poświęcony podstawowemu siedzeniu na rurce. Dzisiaj te dwa triczki sobie połączymy i wykonamy to tak jak ja przed chwilą z dołu, ale też pokażę Ci, jak zrobić to z góry, z rury, na przykład po wspinaczce. No dobra, od czego sobie zaczniemy? Oczywiście od małego powtórzenia i jednego z moich ulubionych ćwiczeń, zarówno wzmacniających, jak i przygotowujących do wykonania poprawnego technicznie wachlarza. Kiedy znajdujemy się obok rurki, biodro może przylegać, może być lekko przeniesione do przodu, to jest bardzo indywidualna kwestia. Wewnętrzna ręka nisko i pod pachę zewnętrzna uniesiona w górę. Z tej pozycji, z tego ułożenia rąk będziemy chcieli najpierw wyciągnąć nogi do góry, podgięte w kolanie, otworzyć na fałeczkę, zamknąć i opuścić, ok? Jeśli będę z tej strony rury, zrobię to lekkim bokiem, będziemy mieć hop, hop, hop i dół. I tak samo na drugą, wyciągnij, otwórz, hop i opuść sobie w dół. To otwarcie do fałki staramy się dociągać jak najbliżej do rurki. Oczywiście znowu jest to kwestia rozciągnięcia, tego jak wysoko jesteś w stanie utrzymać aktywny zakres ruchu w właśnie rozciągnięciu, ale tym się nie martw, to jest do wytrenowania i wyćwiczenia. Wracając do samego wachlarza, powiem Ci, co należy zrobić, aby połączyć go z siedzeniem. Kiedy robimy sobie nasz wachlarz, obojętne, czy robimy go z zarurki, z podmachem, czy z miejsca, my go zrobimy dzisiaj statycznie najpierw. Będę chciała tak dokręcić nogi, aby nogę wewnętrzną przenieść w trakcie obrotu za rurkę, uwaga na kolano, i dojść udami do rury. Czyli jeśli moje ręce byłyby moimi nogami, to po wyciągnięciu dokręcam wewnętrzną, nakrywam zewnętrzną, mocno przytrzymuję na rękach, dolna noga musi przejść za rurę po to, aby górna mogła na nią spaść do siedzenia, czyli docelowo, jeśli kręcimy sobie z prawą ręką u góry, prawa noga będzie siedzieć u góry, jeśli z lewą, lewa. Czyli mamy hop, hop, przełóż nogę za rurę, przyłóż drugą do siedzenia. Do siedzenia albo z prostymi, albo ze zgiętymi, tak jak jest Ci wygodnie. Tam jest trochę tego podciągnięcia na rękach, zwłaszcza w momencie przesuwania nóg i przekładania tej nogi dolnej za rurkę. Analogicznie tak samo będzie na drugą stronę. Będziemy mieć hop, hop, kręcę, przekładam prawą i przykrywają moja lewa noga. Warto wyjść sobie odrobinę wyżej, tak żeby nie stresować się, czy ta noga się tam przeciśnie, czy nie przeciśnie. Wtedy lubią siedzieć różne takie dziwaczno-stopne historie, a tego absolutnie nie chcemy, więc lepiej unieść się odrobinę wyżej od samego początku, nawet wejść sobie z takim leciuteńkim zaskokiem, hop, i porządnie tą pozycję dokręcić sobie do rurki, do siedzenia. Kiedy do granic możliwości mamy już opanowane to, w jaki sposób pracują nogi, jak należy tą nogę przełożyć,
możemy sobie zamiast tego zawiśnięcia na rurce wykonać ten wachlarz po prostu stojąc na podłodze, ok? Czyli znowu ustawiam się po lekkim diagonalu, czyli po lekkim skosie, lewa niżej, prawa wyżej, stoję ciężarem ciała na prawej nodze, lewą będę wypadać w przód, pamiętając o tym mocnym dokręceniu bioder, o pozwoleniu ciału podążać za naszymi nogami i biodrami, ale o tym wszystkim mówiłam Ci już w tym odcineczku poświęconym wachlarzowi. Jeśli na tym etapie czujesz, że masz jakieś techniczne braki, odsyłam do tamtego filmu. Ok, a my sobie walczymy, czyli mamy lewa, prawa, przełóż lewą, zostaw prawą u góry i jesteśmy. Oczywiście analogicznie tak samo będziemy sobie to wykonywać na drugą stronę. Wtedy stoimy na lewej nodze, dlatego że to prawa będzie wychodzić w przód z lewą ręką u góry po lekkim skosie. I mamy prawa, lewa, hop. I gotowa. Zanim powędrujemy sobie wyżej na rurkę, gdzie pokażę Ci, jak po wspinaczce bądź po bocznym manekinie wykonać wachlarz, jeszcze kilka ważnych uwag. Pamiętaj proszę, że w momencie wykonywania wachlarzu ciało podąża za nogami. Nie możemy zacinać tego ruchu. Jeśli będę chciała wyrzucić same nogi, a ciało zostanie w przeciwnym kierunku, będzie bardzo ciężko Ci przełożyć dolną nogę za rurę. Uwaga na kolano, wbrew pozorom prościej będzie przełożyć nogę napiętą z obciągniętymi palcami, niż jakąś taką pokrzywioną, dlatego że większe będzie ryzyko, że ta pokrzywiona noga gdzieś przyhaczy kolanem o rurkę. Rura ma w siedzeniu znaleźć się głęboko na udzie, więc i o tym muszę myśleć, wykonując wachlarz, że wpuszczam rurkę głęboko między nogi i mocno oczywiście przyciskamy, dokręcając biodrem. Mamy hop, ciało blisko, przełóż nogę, podnieś drugą. O ten ruch chodzi, żeby ciało szło za nogami, ale jednocześnie było mocno wyciągnięte na rękach i mocno przyklejone do rurki. Ok? Wtedy będzie zdecydowanie wygodniej wykonać ten triczek. Idziemy sobie dalej i teraz przechodzimy do tej części, w której powiem Ci, jak wykonać wachlarz do siedzenia z rurki. Tutaj troszeczkę może nam się zmienić cały koncept, jeśli zamiast wyciągać zgięte, otwierać i dokręcać, będziemy chcieli po prostu z rury pójść w wachlarz, bez tego wyciągnięcia kolan do klatki i otworzenia do fałeczki. O czym musisz pamiętać, będąc na górze? Trochę zmienia nam się praca nóg. Wydawać by się mogło, że będziemy pracować nogami, będąc na rurce, dokładnie tak samo, jak wtedy, kiedy jesteśmy na podłodze. Nic bardziej mylnego. Kiedy robimy sobie wachlarz z rurki, wyprowadzamy najpierw nogę wewnętrzną i ona nam ciśnie do środka, żeby dokręcić ciało. Jak jesteśmy na rurce, ten ruch nam się poniekąd zmienia. Nasuwa Ci się na myśl pytanie, jak w takim razie będzie on wyglądać? Już Ci pokazuję. Załóżmy, że właśnie podeszłam jedną spinaczką, przeszłam sobie na bok rurki i jestem w takim oto ołóweczku. Hop. Żeby zainicjować ruch wachlarza, będąc właśnie w takim swobodnym zwisie, musimy najpierw wyprowadzić wewnętrzną nogę, tak jakby od lekkiego środka, na zewnątrz, żeby móc ją nakrywać nogą zewnętrzną, ok? Czyli już nie cisnę po prostu do środka, tylko muszę to lekko pociągnąć na zewnątrz, hop, lewa, na zewnątrz i goni ją prawa, ok? Na zewnątrz i dopiero obie w tym ruchu po kole wychodzą do rurki, do siedzenia. Analogicznie tak samo będzie na drugą stronę. Wtedy wewnętrzna noga popracuje na zewnątrz, żeby zabrać obie do rury. Łącząc sobie nasz triczek ze wspinaczką, będziemy mieć porządną wspinaczkę z wejściem pod pachę. I teraz na zewnątrz, do środka i do siedzenia. Przećwicz koniecznie to połączenie zarówno na Twoją prawą, jak i na lewą stronę.
W sekcji komentarzy daj znać, czy ten trening rozwiał Twoje wątpliwości dotyczące tego, jak należy wykonać wachlarz z rurki i jak połączyć go sobie z podstawowym siedzeniem. My niezmiennie widzimy się w przyszłym tygodniu na kolejnym wspólnym treningu w ramach serii Pole Dance Step by Step. Nie zapomnij subskrybować mnie, żeby być na bieżąco i kliknąć tego małego dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnych nowości. No i rzuć też okiem na serię Porozmawiajmy o rurce, gdzie specjalnie dla Ciebie rozkładam na czynniki pierwsze pytania, wątpliwości dotyczące rurki. Trzymaj się, trenuj, pa!